No nie, niesamowita historia, naprawdę. A to pierwsze powołanie już było naprawdę dla mnie wielkim zaskoczeniem. No, trener naprawdę zaskoczył nie tylko mnie, ale pewnie i wszystkich was i to było coś niesamowitego. Ale wiedziałem o tym, że jak już przyjadę, to zawalczę o to wszystko. Postaram się zawalczyć, postaram się utrzymać dobrą dyspozycję i utrzymać swój stan fizyczny w takiej dyspozycji, żeby móc walczyć z najlepszymi. No dzisiaj się udało, naprawdę. No, szacunek dla drużyny, bo dzisiaj naprawdę jak z boku oglądałem ich, to grali fantastycznie. Kibice naprawdę nas nieśli dookoła. I ta otoczka związana z tym meczem, myślę, że media zrobiły naprawdę dobrą robotę, że było to bardzo pozytywne, że to właśnie wszyscy chyba wierzyli w nas i cieszę się, że tak było. Mam nadzieję, że nadal to podtrzymamy i myślę, że to zwycięstwo to jest nasze wspólne. No mówiłeś, że na konferencji, że chcesz grać pod lewym i chcesz strzelać. No i rzeczywiście zagrałeś, asystował i strzeliłeś. No tak, to tam bardziej w żartach mówiłem, a dzisiaj to się w realu stało. No lewy zagrał naprawdę fantastycznie, no zastawił się, no miał naprawdę trudnych przeciwników, zagrał mi taką piłkę, że generalnie no... No była naprawdę fajna, no, do strzelenia. No. Jedyny problem to tylko był ten bramkarz. No, bardzo dobry on jest, no, w każdym razie. Czy to był najpiękniejszy moment w twoim życiu? Ta radość przy linii bocznej po tym drugim golu? To przecież to ludzie całe kariery przeżywają i nic takiego nie przeżyją. Wiesz co, no, powiem ci szczerze, że... No czułem niesamowite uczucie to było. Rzeczywiście, jak biegłem do chłopaków z ławki, do trenera, kiedy pokazywałem serduszko swojej córeczce, której dedykuję tą bramkę i swojej narzeczonej Uli, to niesamowite to jest to uczucie, naprawdę. To w międzyczasie jeszcze pomyślałem sobie, kurde, jak ciężko było tutaj się dostać, jak trudno jest rywalizować z tak wieloma zawodnikami w Polsce, którzy aspirują do gry w reprezentacji, naprawdę, i jesteś wybrany spośród tych wszystkich. No naprawdę, musisz wiedzieć o tym, że ktoś ci to dał i musisz to doceniać i szanować. Nie powiem skromnie, zawsze walczyłem o siebie, zawsze walczyłem o najwyższe cele. Jestem trochę tak, nawet nie trochę, no jestem wojownikiem generalnie. Ci, co mnie znają bliżej, wiedzą o tym, że nigdy nie odpuszczę i rzadko mi się, no, nawet niektórzy mówią, że wszystko wiem najlepiej, ale to bierze się z tej chorej ambicji czasami. Czasami ambicji większe niż umiejętności, ale no ale to powoduje, że to mnie napędza, że to jest coś takiego, że chcę osiągać to najlepsze i myślę, że w sporcie to jest ważne. Takiego piłkarza po tym meczu trzeba zabrać na Euro, nie ma innej możliwości. Wiesz co, kurczę, no mam nadzieję, że się dostaniemy, no to by było coś fantastycznego, no zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Muszę przede wszystkim, żebym nie miał kontuzji, jak mnie nic nie będzie bolało, to będzie okej. Okay.